Słuchajcie, ten filmik miał się ukazać w połowie września, ale niestety komputer odmówił mi posłuszeństwa. I pomimo, że naprawdę bardzo go prosiłam, to nie chciał ze mną współpracować i nie mogłam tego filmiku poskładać. Także w ogóle myślałam, że wszystko wyrzucę do kosza, ale jest. Udało się, także dzisiaj składam filmik, wrzucam na kanał, no i zapraszam Was do oglądania tego spóźnionego vloga. Ale jeszcze 1,5 godziny mamy czasu, także... Czytam Terror. Razem z Pauliną z kanału Paulina Karolina umówiłyśmy się właśnie na czytanie Terroru we wrześniu. To miała być taka wspólna motywacja na przeczytanie tej cegły. Także no, ja zaczęłam, jestem na stronie 114, o tyle przeczytałam. I na razie muszę powiedzieć, że bardzo mi się podoba. Jak będzie dalej, no to zobaczymy. Okres wakacyjny się skończył, upłynął od tak nawet nie wiadomo kiedy, już mamy wrzesień. Ja ten czas spędziłam troszkę tu, troszkę tam. Tutaj, to znaczy tu na miejscu w Anglii, troszkę pojeździliśmy, głównie nad morze, bo no my całą rodziną po prostu, cała nasza trójka uwielbia morze i jak tylko mamy chwilkę, trochę jakiegoś wolnego, to obieramy kierunek morze. Także tutaj troszkę właśnie nad to morze sobie pojeździliśmy w Anglii. No a potem w sierpniu byliśmy w Polsce. No i było naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Cieszę się z tego wyjazdu. Spędziliśmy naprawdę miły czas. No fantastycznie było odwiedzić Polskę. Także no jestem bardzo zadowolona z tych tegorocznych wakacji. Ale wszystko, co dobre, szybko się kończy, niestety. A jednocześnie wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej, podobno tak mówią. I ja myślę, że jest to prawda, ponieważ ja już się cieszę i z powrotu do domu, i na ten wrzesień, bo mam nadzieję, że właśnie ten wrzesień będzie dla mnie takim lepszym miesiącem pod względem czytelniczym, ponieważ no, w sierpniu nie mam się czym chwalić, bo nie przeczytałam naprawdę nic. Dopadła mnie niemoc czytelnicza, nie miałam w ogóle ochoty na czytanie. Naprawdę bardzo rzadko mi się to zdarza. Nie pamiętam, kiedy ostatnio raz miałam taką niechęć do czytania. No, w sierpniu mi się to przydarzyło, niestety. No i chyba myślę, że trzyma mnie to do dzisiaj, także mam nadzieję, że właśnie ten terror, który jest w tej chwili u mnie na tapecie, troszkę mnie z tego impasu czytelniczego wyciągnie, mam taką nadzieję, i że w końcu we wrześniu wskoczę na te właściwe tory czytelnicze. Co tu jeszcze chciałam Wam na wstępie powiedzieć? To chyba wszystko. Aha, no witam Was, przede wszystkim witam Was w moim vlogu, pierwszym takim filmiku, bo jeszcze nigdy vloga nie kręciłam. No i właśnie we wrześniu postanowiłam spróbować, no bo o czym tutaj nakręcać filmiki, jak nie przeczytało się żadnych książek w sierpniu. W tej chwili czytam Terror, ale znając moje tempo czytania, wiem, że z tą książką spędzę na pewno najbliższe 2 tygodnie. Dlatego też postanowiłam właśnie nakręcić takiego czytelniczego vloga z września. Zobaczę, jak mi to wyjdzie. Nie wiem jeszcze, czy ten filmik wrzucę, czy nie. Będę musiała sobie to zobaczyć, jak mi to wyjdzie. Także jak go zmontuję, to wtedy zobaczę, czy go upublicznię, czy nie. No a jeśli jednak zdecydowałam się ten film upublicznić, wrzucić na kanał i Wy go właśnie oglądacie, to witam Was bardzo serdecznie.
i wrześniowo jednocześnie. No bo u mnie w powietrzu, powiem Wam, już czuć jesień, a ja jesień naprawdę bardzo lubię. Ani deszcz, ani wiatr zupełnie mi nie przeszkadzają, wręcz przeciwnie. Ale też jesień podobno sprzyja jakimś depresyjnym nastrojom, ale mam nadzieję, że nas to w ogóle nie będzie dotyczyło i nas jakiś dół nie dopadnie. A jesień sprzyja również czytaniu książek, bo cóż może być bardziej przyjemnego od jesiennego wieczoru, jakaś słota za oknem, a my bierzemy ciepły kocyk, kawkę bądź herbatkę, albo bawarkę w moim przypadku, ponieważ od jakiegoś czasu jestem wielką fanką bawarki, i dobrą książkę. No wieczór idealny po prostu. Oczywiście wcześniej jeszcze trzeba wskoczyć na te, wiecie, właściwe czytelnicze tory. Mam nadzieję, że właśnie we wrześniu mi się to przytrafi. I teraz właśnie chciałam Wam pokazać dwie książki, które zaczęłam w sierpniu i nie skończyłam. Czyli tutaj one sobie właśnie leżą i czekają na lepsze czasy. To jest Steinbeck na wschód od Edenu i Muzeum Dusz Czyśćcowych Stefana Grabińskiego. No, także możecie sobie wyobrazić, jak bardzo mi się nie chciało czytać w sierpniu, skoro porzuciłam Steinbecka. Wrzucałam Wam zdjęcie na Instagrama, że zaczynam czytać na wschód od Edenu. Szumne ogłoszenie było. No i tyle z tego wyszło. Tutaj utknęłam w tym miejscu. O, zakładką Wam się jeszcze pochwalę przy okazji. Proszę. Takie ładne wilki wyjące do księżyca. I nie wiem, czy to widać, ale to jest 3D. Huhu, to nie byle co. No, bardzo ładna. Lubię wilki. Także strona 332. Na tej stronie utknęłam. No i oczywiście, że wracam do tej książki, zaraz jak tylko skończę Terror, no bo bardzo chcę tę książkę przeczytać, także mam nadzieję, że w tym wrześniu pójdzie mi to czytanie o wiele lepiej. I kolejna książka, którą zaczęłam w sierpniu i nie dokończyłam, to Muzeum Dusz Czyśćcowych, czyli opowiadania Stefana Grabińskiego. Opowiadania niesamowite i myślę, że ten podtytuł jest bardzo adekwatny do treści tych właśnie opowiadań, ponieważ są one naprawdę bardzo mroczne i takie tajemnicze. Zrobiły na mnie bardzo duże wrażenie, przynajmniej te, które do tej pory przeczytałam. Poza pierwszym opowiadaniem, które nosi tytuł, już Wam mówię, Postycznej. To pierwsze opowiadanie nie bardzo przypadło mi do gustu i już się trochę zmartwiłam, że wszystkie opowiadania będą w podobnym klimacie, bo ono jest takie trochę dziwne, powiedziałabym, ale potem na szczęście było lepiej i już tamte opowiadania bardzo mnie zaintrygowały i mi się spodobały. Także oczywiście, że chcę wrócić do tych opowiadań, ale myślę, że będę je sobie tak podczytywać pomiędzy, takie sobie dawkować, bo chyba, jeśli chodzi o opowiadania, to taka forma czytania bardziej mi odpowiada niż tak, wiecie, usiąść i przeczytać wszystko na jedno posiedzenie. Po pewnym czasie zaczyna mnie to nużyć, bo jednak jestem zdecydowanie zwolenniczką dłuższej formy niż opowiadań. Także myślę, że właśnie będę je sobie tak podczytywać pomiędzy książkami. No i tyle, tutaj je odkładam, niech sobie czekają na swoją kolej. Steinbeck, tak jak mówiłam, zaraz po Terrorze sięgam po tą książkę koniecznie. Robię zakupy, ponieważ to jest książka, na którą czekałam i chciałam ją kupić zaraz po premierze. Zazwyczaj tego nie robię nigdy, ale w przypadku tej książki postanowiłam, że ją sobie kupię, bo bardzo chcę ją przeczytać. Tytuł brzmi zachęcająco, Rzeźnicy i lekarze, także myślę, że to jest będzie książka dla mnie, tak, w moim stylu, w moim guście, także co, kupuję. No, to jest. No, poszło. Nie kupuję nic więcej, ponieważ już sobie obiecałam przystopować troszkę z kupowaniem książek. Obiecałam sobie jedną góra, dwie w miesiącu i koniec. Szlaban na kupowanie książek, bo szczerze mówiąc książki leżą mi na podłodze, bo jeszcze się nie dorobiłam kolejnego regału, także
muszę na razie przystopować. Poza tym no, muszę przeczytać te zbiory, które mam, a mam co czytać. Jak pamiętacie mój book haul urodzinowy, to wiecie, że naprawdę mam co czytać, bo dosyć sporo książek mi przybyło, także ta jedna książka i koniec. Teraz czekam na paczkę. Kiedyś najprostszym sposobem, by skończyć w grobie. XIX-wieczni chirurdzy, często niewykształceni, nawet niepiśmienni, kroili swoich pacjentów, nie myśląc o odkażaniu narzędzi. Amputacja była ich ulubioną metodą kuracji, a gangrena nie była niczym niepokojącym. Pacjentów często trzeba było gonić po sali i wiązać, by poddali się leczeniu. Dopiero Joseph Lister odkrył, że infekcje są wywoływane przez zarazki, które można pokonać środkami antyseptycznymi. Był za swoje teorie wyśmiewany, ale ostatecznie to jemu nauka przyznała rację. Opis wskazuje na to, że będzie to naprawdę ciekawa, interesująca, no i pouczająca lektura. Także myślę, że nie będą to pieniądze wyrzucone w błoto. Jest to nowość wydawnicza. Data premiery była 5 września, wydał to Znak i powiem Wam, że jest to odosobniony przypadek, kiedy ja kupiłam książkę zaraz po premierze, ponieważ ja nigdy tego nie robię. Ja tak właściwie nigdy nie interesowałam się jakoś nowościami, nigdy na żadną książkę nie czekałam, nigdy nie przeglądałam żadnych zapowiedzi. To w ogóle było jakby poza mną, o nowościach dowiadywałam się zawsze tylko i wyłącznie z BookTube'a, sama tego w ogóle nigdy nie śledziłam. Tutaj wymógł to na mnie filmik, tak naprawdę, który kręciłam z podsumowaniem półrocza, ponieważ było tam pytanie dotyczące nowości, na którą czekam, no więc siłą rzeczy musiałam sobie te zapowiedzi przejrzeć i weszłam wtedy na stronkę datapremiery.pl, no i w ten sposób właśnie natknęłam się na rzeźników i lekarzy. No i proszę, książka jest już u mnie. Chyba będę sobie systematycznie przeglądała strony z zapowiedziami wydawniczymi, bo doszłam do wniosku, że jednak fajnie jest wiedzieć, co w trawie piszczy. Fajnie jest troszkę bardziej być na bieżąco z tym rynkiem wydawniczym i wiedzieć, co, gdzie i kiedy będzie wydawane. Oczywiście nie będę teraz uprawiała jakiegoś szaleństwa i kupowała wszystkich książek zaraz, jak tylko one się ukażą. Nie, po prostu będę sobie przeglądała zapowiedzi i tytuły, które mnie zainteresują, które wiem, że będę chciała przeczytać, dopiszę sobie do swojego życiowego TBR-u na bliżej nieokreśloną przyszłość i być może kiedyś tak się zdarzy, że je przeczytam. Także takie zmiany w moim czytelniczym życiu nastąpiły. Jak przeczytam Rzeźników i Lekarzy, to na pewno przyjdę i coś o tej książce Wam opowiem. Tak sobie ją przeglądałam i myślę, że ta książka będzie dobrym wstępem do Stulecia Chirurgów Torvalda, której jeszcze nie czytałam, ale która właśnie jest na moim życiowym TBR-ze i na pewno ją kiedyś przeczytam. Słuchajcie, dzisiaj z rana dostałam taki oto prezent. Także no dla fanki, zarówno przyjaciół, jak i kubków, i filiżanek wszelkiego rodzaju, no nie może być nic wspanialszego. Także Marcin, dziękuję Ci bardzo. A teraz już kawka się szykuje i pomimo, że kawę już pijam tylko niestety od święta, no to myślę, że dzisiaj takie święto właśnie nadeszło, no bo taki kubek nie może zostać ochrzczony niczym innym, jak tylko pyszną kawą z ekspresu i z mlekiem oczywiście. A dzisiaj proszę, coś takiego się zadziało. Dobiłam do 500 subskrypcji i chciałam Wam z tego miejsca bardzo serdecznie za to podziękować. No za to, że w ogóle macie ochotę i chcecie mnie oglądać. Ja bardzo się z tego cieszę i jeszcze raz serdeczne dzięki. A wracając jeszcze do subskrypcji.
To ja zdaję sobie sprawę, że te moje 500 subskrypcji to nie jest jakaś ogromna ilość. Kiedyś nawet przeczytałam taki komentarz pod jakimś filmikiem, już nawet nie pamiętam jaki to był filmik, w ogóle jaki to był kanał, wiem tylko, że był to jakiś mały kanał, około 600 subskrypcji. I tam ktoś pod filmikiem napisał taki komentarz, że też ci się chce nagrywać dla takiej małej ilości subskrybentów. I właśnie wydaje mi się, że bardzo wiele ludzi podchodzi do YouTube'a w ten sposób. To znaczy, że liczą się tylko statystyki, liczą się tylko wyświetlenia, suby, lajki i tak dalej. Nic poza tym, tylko liczby się liczą. I oczywiste jest to, że dla każdego, kto nagrywa na YouTube, no subskrypcje są ważne, no nie oszukujmy się. To jest bardzo ważne, bo przecież nie robimy tego dla siebie. Także każdy chce dotrzeć do jak największej liczby osób ze swoimi filmikami. Poza tym każda subskrypcja naprawdę ogromnie cieszy i poza tym daje taką motywację do tego, aby dalej te filmiki nagrywać. Ale wydaje mi się, że nie to jest tutaj najważniejsze. To jest ważne, ale nie najważniejsze. Najważniejsze to mieć z tego, co się robi, radość, przyjemność, zadowolenie. I dopóki to nam daje nagrywanie na YouTube, to jest sens, aby robić to dalej. I może odpowiadając na ten komentarz, powiem tak, mnie się chce, ponieważ zakładając swój kanał, ja nie oczekiwałam, że stanę się jakimś topowym twórcą na polskim BookTubie, ponieważ ja znam siebie. Ja wiem, że ja nie jestem jakąś charyzmatyczną osobą, która pociąga za sobą tłumy, także zupełnie się tego nie spodziewałam i na to nie liczyłam. Otworzyłam swój kanał tylko i wyłącznie z chęci podzielenia się swoją pasją, jaką jest czytanie książek. I to właśnie tutaj robię i to przynosi mi radość. I dopóki tak będzie i będę miała czas na nagrywanie, to będę to robiła. Natomiast jeżeli ktoś otwiera kanał z takim założeniem osiągnięcia jak największej liczby subskrypcji w jak najkrótszym czasie, to w ogóle zastanawiam się, czy istnieje taki pułap, w którym będzie on zadowolony ze swojego wyniku, jaki osiągnie na tym swoim kanale. Czy to po prostu tylko będzie rósł apetyt w miarę jedzenia i ten apetyt tak naprawdę nigdy nie zostanie zaspokojony. Także tak jak mówię, wszystko zależy od podejścia. Ja podchodzę do tego zupełnie inaczej, tak jak Wam już powiedziałam. I naprawdę dla mnie to nie jest żadna kokieteria. Te 500 subskrypcji to jest bardzo duża liczba osób, która chce mnie oglądać. Bo ja sobie tak myślę, gdybyśmy się mieli wszyscy umówić na kawę, to myślę, że wywołalibyśmy sporą sensację na mieście, a już na pewno mielibyśmy problem ze znalezieniem miejsca w kawiarni. Także dziękuję Wam za to, że chcecie oglądać moje filmiki, no i że dajecie mi właśnie tą motywację do tego, aby dalej te filmiki kręcić, no i czerpać z tego dużą przyjemność, bo naprawdę ten kanał wnosi w moje życie sporo radości, muszę powiedzieć tak. No i za to Wam jestem bardzo wdzięczna i bardzo Wam dziękuję. Oprócz tego chciałam Wam jeszcze zameldować, że przeczytałam Terror. Tak, w końcu bite 2 tygodnie z tą książką spędziłam, tak jak zresztą Wam mówiłam. Cóż mogę o Terrorze powiedzieć? No, śnieg, lód, mróz, ogólnie zimno. Także wołami by mnie tam nie zaciągnęli, w domu jest miło, ciepło i przytulnie, także zostaję tutaj. No a tak poważnie mówiąc, książka naprawdę bardzo dobra, podobała mi się, pomimo dłużyzn, które niestety w niej są, ale tak patrząc już całościowo po skończeniu, myślę, że spokojnie te dłużyzny mogę autorowi darować. Jak to powiedziała Paulina, no w końcu byli tam spory kawał czasu, a więc no dłużyzny są zdecydowanie wytłumaczone. Bardzo dobrze przedstawiony jest tutaj ten mroźny klimat oraz również cała ta no, tragiczna sytuacja, w jakiej znaleźli się bohaterowie tej książki, którym przyszło tam walczyć o życie. Także czytając tą książkę można się wczuć w sytuację bohaterów. Bohaterowie są naprawdę przeróżni, ale bardzo dobrze nakreśleni. Z jednym kibicujemy, drugim wręcz przeciwnie. Wątek fantastyczny, który tutaj się pojawia w postaci właśnie tego potwora z lodu, który tam w tych ciemnościach grasuje, jest naprawdę bardzo dobrze nakreślony i wyważony. Tutaj nie ma żadnej przesady. Także ten wątek bardzo mi się podobał, bo ja właśnie bałam się tego, że ta książka przerodzi się właśnie w jakąś taką fantastyczną opowieść, a tego bym nie chciała.
I absolutnie tak się nie dzieje, także jestem zadowolona i ten wątek również bardzo mi się tutaj podobał. Także ja naprawdę Terror mogę polecić. Bardzo dobra książka, świetnie mi się ją czytało. Poza tymi dłużyznami, o których już wspominałam, ale tak jak mówię, wybaczamy to autorowi. I no cóż, no może nie będzie to moja najlepsza książka, jaką przeczytałam w tym roku, ale na pewno książka, o której będę pamiętała. I to tyle w sumie chciałam powiedzieć. Teraz czytam Na wschód od Edenu, bo Terror skończyłam 3 dni temu, we wtorek. Dzisiaj mamy czwartek, także tak jak mówi... nie, wtorek, środa, czwartek. 2 dni temu to skomplikowane obliczenia matematyczne, palce niezbędne do tego, także Terror skończyłam 2 dni temu. No i teraz już tak jak Wam mówiłam, czytam Steinbecka Na wschód od Edenu. No i książka po prostu jest rewelacyjna. Słuchajcie, ten kubek jest tak wielki, że ja jem w nim po prostu kolację. Także idę jeść, a potem wskakuję do łóżeczka i czytam Na wschód od Edenu. No i będę kończyła już tego vloga, bo myślę, że i tak będzie on dosyć długi. Także co? Mówię Wam dobranoc i do następnego filmiku. Pa, pa!